Siema, polećmy dalszy ciąg tego autohandlu. Musiałem sobie troszeczkę odsapnąć z wrażenia. Za tydzień wracam do Polski, więc dzisiaj cały dzień cisnę filmiki. Wieczorami pakuję kartony. Póki jest pogoda, pomyślałem sobie jeszcze, pokażę wam kilka bryczek z Niemiec. Tą Omegę mieliście na filmiku. 4750 przejechane. Na przednim zderzaku delikatne obciereczki, skrzynia automatyczna, auto bez śladów korozji. W sumie chyba w Omedze to jest najważniejsze, ponieważ jak wiadomo, Ople z tego rocznika lubiły strasznie korodować. Lecimy dalej. Ibiza. Ile sobie ceni tego sprzęta? 3700, 2009, 70 koni, 1.2, manual 180, przejechane, nowy przegląd, serwisowana, best of, najlepsza. Best of to oznacza najlepsza, ale z tego co mi wiadomo, najlepsza jest silnikiem 86 koni, 1.4, zderzak popękany, lampa sparowana, klapa z tyłu też jakaś taka pognieciona. Lecimy dalej, zobaczmy te sprzęty. Cały czas piszecie, że w Polsce o wiele tańsze i ładniejsze samochody niż w Niemczech. Za chwileczkę się przekonamy. Jak Nygus wróci do Polski, 6800, rok 13, 86 koni, 1.2 pojemność, 100 przejechane, manual, benzynka, nowy przegląd, pierwsza ręka, opony wielosezonowe, przegląd w samochodzie nowy. Wygląda dosyć ładnie Corsa, tyle że cena mi się za bardzo nie podoba. Tutaj mamy jakąś wersję Black and White albo prawdziwa OPC. 6500, rok 10, 87 koni, 130 przejechane, nowy przegląd. OPC Line, niby serwisowana. Tak myślałem, że jest w OPC Line. Nie wygląda najgorzej. Ale cena też mi się za bardzo nie podoba. Generalnie te ceny w Niemczech wcale mi się nie podobają. Ale zacząłem dla was nagrywać filmiki 3 lata temu. No i sobie tak latam. Lubię oglądać samochody. 5000, 2001, 130 koni, 2 litry, automat, 135 przejechane w benzynie. Pierwsza ręka serwisowana dwa razy. Alu, 5000 euro. Kiedyś dla was miałem na sprzedaż Audi 2007 rocznik, 2 litry TFSI, 200 koni w idealnym stanie, za 4000 jakieś 2 lata temu. Nikt z was tego nie chciał, to teraz możecie sobie kupić. 6 lat starszą za piątaka. No niestety, tak się tutaj porobiło. Golfik TDI Blue Motion. Zobaczmy sobie, ile ceni. Środek wygląda na czysty i zadbany. 3900, 1.6 diesel, 300 przejechane. Rok 10. Sporo ma najechane. Nie wygląda najgorzej, nie jest poobijany jakiś, troszeczkę miejscami podrapany. BMW-czka E46 w Touringu. Zderzak, delikatne przycierki od spodu. Lecę dzisiaj dla was czwarty filmik. I to jeszcze dzisiaj nie jest koniec. Jeszcze mam przed sobą kilka autohandli. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, kiedy Nygus się podda. 3500, 2004, 1.8,
116 koni, nowy przegląd, 163 przejechane. Dwa komplety alu, przegląd nowy i do tego klima. Alusy w bagażniku, oponki jako tako, korozji za bardzo na niej nie widać. Ale tanio nie jest, chociaż tutaj na nadkolu purchel już się pojawił. Może Peugeot w kabriolecie. Troszeczkę dziwna jest ta linia samochodu, lekka obciereczka na zderzaku. I tak sobie, słuchajcie, potrafię kilka godzin spacerować, dla was filmiki montować. Jak wiecie, wszystko jest w całości. Nie za każdym razem filmik wyjdzie. Zdarzają się takie momenty, że mi się jęzor normalnie tak poplącze, że wyłączam kamerkę i zaczynam nagrywać od nowa. Skóra, ale gałka to jest tak zjechana, wygląda jakby była normalnie z kości słoniowej. Nie ma opisu. Nygus, tyle czasu poświęciłeś na tą bryczkę, a nawet opisu nie ma. Widzicie, jak jestem w transie, to lecę normalnie jak Terminator po tych autohandlach. Mazdeczka, obciereczka, oponki jako tako. 3000, diesel, exclusive, 2005, 2 litry, 136 koni, 214 przejechane w manualu, nowy przegląd. Fotel kierowcy przetarty. Śladów korozji za bardzo tutaj nie widzę. Jak wiadomo, Mazda lubi sobie skorodować. Są parktroniki. Zderzak obtarty. Opony zjechane. Z tego co widzę, tylny błotnik zaprawiany. W bagażniku opony paskudne, na felgach poobdzieranych. Prawie też zjechane do zera. Obcierka. Cerato. Kia Cerato. Może do kuchni się nada na stół, skoro Cerato. Co wy na to? Z tyłu nówki sztuki oponki. Ktoś do niej kupił. Może sprzedawca dorzuca w komplecie. Nie mam pojęcia, czemu ta maska tutaj nie jest zamknięta. Może ktoś nie domknął. Nic nie dotykam, bo potem jeszcze będą problemy. Zderzak obtarty. Cerato generalnie, muszę wam powiedzieć, że ma dobre opinie i nie wygląda najgorzej, ale cena 4900 euro. 2006, 105 koni, automat, stówka przejechane w benzynie, opony wielosezonowe, przegląd nowy. Za 2006 rocznik 5000 euro za Kia Cerato. Fakt, że wygląda dosyć świeżo, nie jest skorodowana, ale widzę, nad kola ktoś już tutaj zaprawiał, czyli coś zostało w niej zamaskowane. C4 dwudrzwiowa. Zobaczmy, w jakim to jest stanie. Automat. Środek wygląda na czysty i zadbany. Płowieje. Coś tu z szybą się dzieje. Zobaczcie, ten dach cały jest matowy. Wygląda, jakby ktoś go sprayem pomalował. Albo jest poszpachlowany, nie wiem. 4500, 2005 w automacie, 90 przejechane w benzynie. No i przegląd do samochodu nowy. Maska też jest matowa. Nie wiem, nie wiem naprawdę, czy jest sens te sprzęty dla was nagrywać. Bo powiecie, Nygus, oszalałeś, co ty pokazujesz, za jakie pieniądze, czy ci odwaliło? Słuchajcie, czy to mi odwaliło, czy to są moje samochody? Ja wam tylko relacjonuję,
jak to tutaj w Niemczech wygląda. 4 tysie, rok 9, 73 konie, 1,4, 105, przejechane, manual, nowy przegląd. Pierwsza ręka, serwisowany. W niektórych przypadkach mam rację, ponieważ pokazywałem Wam fajne samochody, czasami za może nie najmniejsze pieniądze, ale warte zainteresowania. Nie chcieliście, to teraz zobaczcie, co się tutaj z bryczkami na niemieckim rynku dzieje. To jest po prostu jakieś szaleństwo. Tak jak wspominałem, Audiczka kiedyś była na sprzedaż w idealnym stanie, z pierwszej ręki. Nie chcieliście. A teraz widzicie, za taką Audi trzeba położyć, jak ja wtedy miałem, w takim stanie, jak ona była z pierwszej ręki serwisowana, bez korozji, o ile znajdziecie w limuzynie, myślę, że 6,5 tysiąca euro może nie wystarczyć. A chciałem Wam oddać do Polski za czwóreczkę. No cóż, obcierka jeszcze na Peugeocie. Tak jakby było mało, 4 tysie euro za Peugeota i jeszcze jest obtarty. Asterka, automat, cena wywoławcza 5500, 2006, 140, przejechane w automacie, nowy przegląd, serwisowana, alusy i do tego instalacja LPG gazowa. Słuchajcie, tutaj w Niemczech założenie gazu do takiej Astry to jest jakieś 2500, 2800 euraków. Ale się, Nygus, nagadałeś. No co, mam łazić, pokazywać, nic nie mówić? Niektórym to przeszkadza. Niektórzy twierdzą, Nygus, gadasz za wolno, nie da się ciebie słuchać. To nie słuchaj, sadomaso jesteś? Ktoś cię zmusza do oglądania, czy co? Lampy, tragedia. Pomimo wszystko, verkauft. Czyli auto się sprzedało. I do tego jeszcze na łysych oponach. Może do Formuły 1 ktoś sobie kupił. Także widzicie, są tacy, co nie wybrzydzają. Biorą wszystko jak leci. Pozdrawiam, lecę dalej. Jeszcze kilka filmików dzisiaj dla Was pyknę. Łapeczki, komentarze mile widziane.